30, więc 24, różne źródła mówią 27, powiedzmy 24 osoby. I tam znowu giną kobiety i dzieci. Przecież to my o tym mówimy. Oczywiście, że trzeba strzelać do uzbrojonych mężczyzn. Na tym polega wojna, to jest zrozumiałe. Natomiast w Zaniach mamy do czynienia z sytuacją, że biegnie jeden z mieszkańców tej miejscowości, potyka się, dostaje kulę, ostrzał, upada, podbiega do niego jego córka, krzyczy: tatusiu, tatusiu, wstań, podchodzi z bliska jeden z żołnierzy i strzela w otwarte usta tej dziewczynce. Ona podbiega do drzewa, tupie nogami w ten sposób, ryje ziemię i dopiero w straszliwej agonii i podbiega do niej inny żołnierz i dobija ją pojedynczym strzałem. Ja nie mówię przecież, kiedy mówię o czarnych kartach, o tych zastrzelonych członkach samoobrony, tylko o tym, że według mnie tak zostałem wychowany, w miłości do tradycji oręża polskiego, do honoru oficerskiego, do honoru wojskowego, że wojna to jest starcie uzbrojonych mężczyzn w mundurach. I nie puszcza się wsi z dymem, nie podpala się domów, ponieważ, drodzy Państwo, cóż sprawa polska zyskała na tym, co się stało? Cóż zyskała na tym, że ci ludzie zginęli? Tylko to, że się dzisiaj tutaj spotykamy. I teraz bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że za czarną owcę uznaje się nie tych ludzi, którzy naprawdę zaszkodzili legendzie żołnierzy wyklętych, strzelając właśnie do kobiet i dzieci, tylko tych ludzi, którzy po latach o tym ośmielają się napisać.